Cześć! Dzisiaj z Wami porozmawiam o tym, jakie ludzie mają problemy z pewnością siebie i w kontaktach międzyludzkich. Ostatnio rozmawiałem z pewnym znajomym na ten temat i też przyszło mi do głowy, z jakimi ludźmi miałem do czynienia, jakie oni mieli problemy i jakich uczniów miałem też, którym pomogłem zdobyć pewność siebie i pokonać nieśmiałość. Być może dla Was wydaje się to takie... Jak można mieć w ogóle problem z nieśmiałością? Jak można bać się odezwać do drugiego człowieka? A są ludzie, którzy mają na przykład problem z tym, żeby w ogóle wejść do klubu, gdy chcą pójść na imprezę? Albo zapytanie o godzinę czy o drogę kogoś na ulicy to w ogóle jest nie do zrobienia. Z drugiej strony są też takie osoby, gdzie wydają się, że są pewni siebie, pracują na co dzień z ludźmi, są przystojni, młodzi, piękni i patrząc na taką osobę, zastanawiasz się, jak taka osoba może mieć problem z czymkolwiek. A okazuje się, że jeżeli chodzi o kontakty z kobietami na przykład, to ta osoba wypada bardzo blado. Jest bardzo wiele takich ludzi, gdzie są po prostu zamknięci w sobie. Wynika to z wielu rzeczy. I między innymi z tego, że w ogóle też na co dzień coraz mniej ze sobą rozmawiamy. Zobaczcie tylko, że bardzo dużo ludzi zamiast spotykać się, to wolą ze sobą pisać na smartfonie. Bardzo rzadko już teraz jakiś znajomy do mnie dzwoni, tylko jak już to piszę. I ludzie też się boją w ogóle dzwonić do siebie, to widzę, że dla niektórych, żeby do kogoś zadzwonić, to jest wielki, wielki problem, wielkie wyzwanie. To dąży do tego, że być może za jakiś czas będziemy mieli bardzo wielu ludzi, którzy nie będą w stanie ze sobą rozmawiać, nie będą w stanie poznawać nowych ludzi inaczej niż na przykład przez internet. I chociaż to nie jest nic złego, poznawanie ludzi przez internet, tylko chodzi o to, żeby nasze życie nie toczyło się tylko w sieci. I też chcę Wam uświadomić, że jest naprawdę bardzo wielu ludzi, którzy mają problem z tym, żeby się otworzyć. I takich osób nie należy w żaden sposób wyśmiewać, tylko dlatego, że są nieśmiali. Może takie osoby macie na przykład u siebie w rodzinie, wśród znajomych, w klasie, w pracy, którzy są cichymi osobami i nie można z nimi nawiązać jakiegoś większego kontaktu, wydają się bardzo niepewni siebie. Może właśnie dlatego, że na przykład w przeszłości nie mieli szans, aby te kontakty z innymi ludźmi nawiązywać, albo też mają złe wspomnienia. I właśnie przez to, że na przykład ktoś się z nimi wyśmiewał, ktoś ich wyśmiewał cały czas, to wpływa na nich, że są teraz niepewni siebie. Oczywiście to nie znaczy, że tak ma być całe życie i zawsze można coś z tym zrobić. Ja się też bardzo cieszę, jeżeli do mnie po jakimś czasie mój uczeń wysyła mi zdjęcie, że po spotkaniu ze mną, czy po wzięciu udziału w moim kursie wysyła mi zdjęcie z dziewczyną, że dzięki mnie poznał dziewczynę i w końcu zaczął robić odważne rzeczy. I też właśnie dlatego stworzyłem ten kurs dla osób, którzy chcą się stać bardziej pewnymi siebie. Nie tylko dla tych, którzy chcą znaleźć dziewczynę, chociaż to jedno z drugim się wiąże, tylko ogólnie polepszyć swoje umiejętności w relacjach międzyludzkich i polepszyć zarówno swoją pewność siebie, zacząć robić coraz odważniejsze rzeczy i nie bać się ich. Bo ludzie bardzo boją się porażek i chyba najbardziej blokuje w ogóle lęk przed tym, aby próbować pewnych rzeczy, bo boją się porażki. A tak się nie da. Porażki zawsze były, są i będą i to jest naturalny etap, jeżeli coś robisz. Z tym, że na 1000 prób czy na 100 prób ileś z tych prób będzie udanych i pewne rzeczy ci zaczną wychodzić. No i tak się zastanawiam właśnie, do czego będziemy zmierzać. Czy będzie tak, że będziemy coraz bardziej w sobie zamknięci? Będzie za jakiś czas nasze życie wyglądało tak, że w ogóle nie będziemy ze sobą nawet się spotykać, tylko będziemy rozmawiać w internecie, spotykać się tylko w internecie albo rozmawiać przez kamerę. I jestem też ciekaw Waszego zdania, co Wy o tym myślicie. I pamiętajcie też, że zawsze można zmienić się. Ja też kiedyś byłem bardzo osobą nieśmiałą, nie umiałem
rozmawiać z innymi ludźmi. Zagadanie do jakiejś obcej osoby to w ogóle był dla mnie dramat i też zwalałem wszystko winę na innych, że dlaczego ja się urodziłem taki, a nie inny, dlaczego inni ludzie mnie źle traktują, a tak naprawdę tak nie musi być i wszystko można zmienić. Ode mnie to tyle. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!